Piotr Samczyński, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować najnowszą unikatową technologię, która została opracowana u nas na Wydziale. Technologia jest to technologia trójwymiarowych zobrazowań obiektów. Przy czym to są obiekty, obiektami mogą być obiekty powietrzne, obiekty morskie bądź obiekty naziemne. Na czym polega unikatowość tej technologii? Kiedy mówimy o zobrazowaniach jakiegokolwiek obiektu, zawsze kojarzą nam się zobrazowania optyczne, takie jak wykorzystanie kamery optycznej, aparatu fotograficznego. Natomiast jedną z głównych wad zobrazowań optycznych jest to, że nie jesteśmy w stanie widzieć na bardzo duże odległości, nie jesteśmy w stanie widzieć przy zachmurzeniu czy w nocy. W nocy musielibyśmy wykorzystywać urządzenia termiczne, termokamery, a tutaj na pomoc idą nam technologie radarowe, czyli wykorzystanie fal mikrofalowych do oświetlania obiektów. I tutaj taką technologię opracowaliśmy u nas w zespole. Unikalność tej technologii polega na tym, że jesteśmy w stanie robić zobrazowania dowolnych obiektów, niezależnie od panujących warunków pogodowych, pory dnia czy nocy, na małych, średnich i dużych dystansach. To dystansy tutaj rozumiemy od kilkuset metrów do kilku kilometrów, a nawet do kilkudziesięciu kilometrów. A dodatkowa unikalność, do dnia dzisiejszego możliwość była robienia zobrazowań dwuwymiarowych radarowych. W ramach technologii, którą opracowaliśmy w ramach jednego z projektów realizowanego wspólnie w konsorcjum polsko-włoskim dla Europejskiej Agencji Obrony, opracowaliśmy technologię zobrazowań trójwymiarowych obiektów ruchomych i tutaj możemy robić precyzyjne zobrazowania obiektów powietrznych bądź morskich o rozróżnialnościach 15 na 15 na 15 cm, gdzie mamy pełną sylwetkę samolotu i możemy bardzo łatwo klasyfikować i rozpoznawać samoloty, różne kategorie, klasy samolotów, jak możemy rozpoznać samoloty bojowe od samolotów rejsowych bądź od dużych samolotów transportowych. Możemy też rozpoznawać dalej samoloty bojowe pomiędzy różnego rodzajami tych samolotów, czyli możemy rozróżnić, czy jest to MiG-29 czy F-16. Dzięki właśnie bardzo dokładnym zobrazowaniom 3D, które ta technologia została opracowana u nas na wydziale, u nas w zespole, w pracowni technik radiolokacyjnych. W technologii wykorzystano dwa demonstratory radarowe, jeden na pasmo X, drugi na pasmo C. Oba są złożone z podobnych elementów. Część cyfrowa składa się z jednego nadajnika oraz jednego odbiornika czterokanałowego w paśmie C i sześciokanałowego w paśmie X, skonstruowanego przy użyciu modułów radia programowalnego. W skład części cyfrowej wchodzi także komputer, który odpowiada za rejestrację danych oraz wstępne przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Część analogowa składa się z frontendu, który został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić synchroniczną transmisję sygnałów z sześciu kanałów w paśmie X oraz czterech kanałów w paśmie C. Synchronizacja realizowana jest za pomocą zewnętrznego układu OctoClock. W ramach zespołu radarowych technik obrazujących wykonaliśmy uchwyty antenowe umożliwiające ręczną regulację kąta. Dodatkowo zaprojektowaliśmy wzmacniacze niskoszumne w celu poprawienia jakości sygnału antenowego. Wyglądają poszczególne anteny do pasma X i do pasma C. To nie jest jedyna technologia, którą opracowaliśmy. Nad technologiami radarowymi pracujemy już od kilkudziesięciu lat i pracujemy nad technologiami zobrazowań radarowych, zarówno obiektów powietrznych, poruszających się, morskich, ale też zobrazowań ze statków powietrznych, czyli możemy robić zobrazowania powierzchni Ziemi. To jest kolejna technologia, która kilka lat temu została opracowana u nas w zespole i też możemy robić te zobrazowania niezależnie od warunków pogodowych, pory dnia czy nocy, ale także pracujemy nad technologiami małych, miniaturowych radarów do obserwacji różnego rodzaju obiektów, w tym detekcji dronów, śledzenia dronów, gdzie ta technologia może być bardzo pożyteczna na rynku do wykorzystania w zastosowaniach bezpieczeństwa, do ochrony danych budynków strategicznych, tak samo jak technologia klasyfikacji obiektów. Wykorzystujemy sieci neuronowe do klasyfikacji obiektów na podstawie zobrazowań radarowych, o których wspominałem, ale także na podstawie specjalnych cech obiektów, którą jest kinematyka danego obiektu, który obiekt czasami może posiadać jakieś śmigiełka, tak jak posiadają drony wirniki i na tej podstawie jesteśmy w stanie je bardzo precyzyjnie klasyfikować. W ramach prac, które prowadzimy w pracowni technik radiolokacyjnych, opracowaliśmy
wykorzystaliśmy szereg metod przetwarzania sygnałów dla różnego rodzaju radarów pracujących w bardzo szerokim paśmie częstotliwości, od niskich częstotliwości, które są w stanie penetrować listowie, poprzez wyższe częstotliwości, które pozwalają uzyskiwać wysokie rozróżnialności obiektów. I tutaj, jeżeli chodzi o wspomaganie rynku, to co możemy zaoferować na rynku, to możemy wszelkie technologie nawigacji wsparte systemami radarowymi, czyli począwszy od branży automotive, poprzez branżę monitoringu ruchu też, jak również branżę do detekcji i klasyfikacji obiektów powietrznych, kontroli ruchu powietrznego. Aktualnie pracownia składa się z ponad 35 osób. W skład pracowni wchodzą 4 zespoły, w którym prace realizowane są pod kierunkiem 4 profesorów. Pod kierunkiem profesora Krzysztofa Kulpy, pod kierunkiem profesora Mateusza Malanowskiego i pod kierunkiem profesora Jacka Misiurewicza, gdzie każdy z zespołów ma kompetencje w różnych rodzajach technologii. Mamy kompetencje w technologiach radiolokacji pasywnej, mamy radiolokacji aktywnej, fuzji danych, śledzeniu obiektów i zarządzania zasobami radarowymi. Zapraszamy wszystkie firmy do współpracy, do rozwijania tych technologii, które mamy obecnie dostępne, i wdrażania ich do użytku w produkcji.